this. Come on! Wait! I'm walking here! Wait the fuck! Let's go! Hej, siemanko, witam wszystkich, po raz serdecznie. Kolejny odcinek z GTA, piąty już. Hey man, can I borrow get that job, you deadbeat crackhead! Just a little change, man! Man, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits! Well, say something! You are so fucking laid back! O, coś się zbugowało z tyłu. Niku nawet nic nie mówi, ja też bym się nie odezwał. Wlad to jest taki goj, że może sam ze sobą dialogi prowadzić. Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen! That's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were I? Nice detail. Yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister. O, odbiór samochodu. To mi się podoba. EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No. Yokel, I need you to take the car. Yokel. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Ja pierdziele, ale to jest dziad. Nawet mnie nie podwiózł. Ryzykuję dla niego, on mnie nawet nie podwiózł pod misję, no. Have a little party. Okej. Okay. Zapamiętam sobie. No dobra, w takim razie gonimy do metra. Ja pierdziele. No dobra, jedzie pociąg. Srebrny. Okej. Okay. Zobaczymy jak to wygląda, cała ta jazda. Ogólnie nadal mam katar i nadal mam koronawirusa, także sorry za głos. Ogólnie widziałem, o Jezu, jaka słaba tekstura w środku. Jak gra z jakiegoś, nie wiem, 2000 roku. Ta akurat jest z 2008, więc powinno być jakoś troszeczkę lepiej. Dobra, przyspieszymy sobie. Ogólnie widziałem fajne, zrobię wam przebitki w ogóle, z fajnego moda graficznego do tego GTA. Gra wygląda po prostu kosmicznie dobrze, zresztą sami ocencie. Ale to jest tylko dodatek do jakby GTA 5, nie ma tutaj fabuły z GTA 4, więc to tylko takie graficzne, fajne rzeczy. Aha, dobra, wjazd robimy. Musimy najpierw ich położyć, żeby zajęłaś tą furę. Ja pierdzielę. No dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczymy na co was stać. Dosyć odporne ziomki. HP mu nie spada w ogóle. No. Kurde no. Strasznie wolno się porusza ten Niko. Wiem, że w San Andreas była możliwość nauczenia się jakichś sztuk walki na tym... w tym klubie sportowym. Tutaj tego chyba nie ma. Właśnie to było takie słabe, że po wyjściu GTA 4 dużo rzeczy było tutaj unowocześnionych, cała ta fizyka, cały ten świat, grafika, ale zabrali dużo takich rzeczy, które mogliby dodać, nie? Takie jak właśnie siłownie, co tam jeszcze było, walki uliczne, takie w sensie przejmowanie terenów, no i dużo dodatków na jakieś samoloty. Ogólnie mapa tu jest taka mniej wolna, wszystko jest bardziej zamknięte w mieście. Przydałoby się, kurde, jakieś podróżowanie samolotem, jakieś wyspy. Trochę tak nie wykazali się w 100%, ale ogólnie to nie ma lipy. Boże, albo kanał. O, jest. Dobra, albo do dziupli. O, dzwonią z lat. I have your new car, Vlad. It's not pretty though. Real dirty. Dirty. I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole Yokel family drives around in a dirty car. But it's not the way over here. Fucking business don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You just lose your age. There's a car lot over in Saratoga Avenue. Just take it over there and into my lockup just up Mohawk. No Jezus, chciałem mu umyć furę. You are learning. No jeszcze mi powiedział co wiedział, no. Dobra, lecimy tej dziupli i tyle. Okej, okay, dojeżdżamy do maini. Sorry, ziomeczki. Musimy puścić. Okej.
trochę pobijałem tą furę. My ja tego nie naprawi, ale trudno. Kradzież auto nie zawsze kończy się tym, że mamy samochód totalnie nieskazitelny. Ogólnie ostatnio sobie oglądam Transportera i powiem szczerze, że ten film, ta postać, którą gra Jason Statham, to jest naprawdę taka trochę podobna do tego Niko. Cały czas szybko jazdę z samochodami, bezpieczne misje, polecam wam. Jest to CDA, także można będzie za darmo. No dobra, koniec tego mycia. Ej, chyba naprawili. Nie naprawili. Trochę pobrysowany jest, ale trzeba tam nie stanowić żadnego problemu. Może żeby wlad się odpieprzył od naszego kuzyna Romana. Wtedy będzie wszystko git. Dobra, czy mamy daleko do naszego miejsca, w którym również mieszka Vlad? Chyba nie. Dobrze sobie zostaniemy. Ogólnie ta fura, z którą jedziemy teraz, przód napęd, dosyć mocny silnik. Dosyć dobrze się prowadzi, jest przewidywalna. Dobre auto do pościgów, do ucieczek. Minus taki, że dwudrzwiowe, wiecie. Potrzeba bardziej samochodów czterodrzwiowych w życiu takiego typowego mafiozy. Kto wie, może to być się akcja grubsza, wtedy musimy pojechać całą ekipą. Dobra, jako tako wyszedłem z tego poślizgu, ale straciłem mnóstwo prędkości. No dobra, dojechałem. Dosyć dobrze schowane miejsce. No trochę się pokręciłem, zanim znalazłem. Okej, dostarczona fura. Wyłazimy. Chyba nikt nas nie zobaczył. Okolica wygląda na spokojną. Dobra, to co? Dzwonimy teraz do Vlada. Książka. Połącz. Hello. I put the car in your lockup. You're not as stupid as you look, Jakub. Come back to see me at the parcel. O Jezu, ten to jeszcze ma rozzywki te swoje. Ja pierdziel, myślałem, że zrezygnuję w końcu z nich. No dobra, w takim razie lecimy do niego. Zobaczymy, jaka będzie kolejna misja. Okej, Mercedesikiem i z jakimś nowym koleżką podjeżdżamy pod bar. Iwan nie taki groźny, no dobra. Dobry klimacik. Najlepszy klub w Liberty. Hey, how you doing? No i gdzie jest nasz piękny kolega? Tylko jego zdjęcie. Nick. What do you have? Glass of water. Glass of water. Macie? Na pewno macie. Bang, bang, you are dead. O, proszę. Wake up, you moron. You got me. Come over here. Sit down. You remember Ivan? No. Guy you saw me talking to. This guy. This guy. Oh, yes. You guys had the little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey. Hey, hey, gorgeous. No. Oh, świetnie. I can't talk right now. What are you wearing? No, I mean underneath it. Great. Listen, I'll call you back, huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a damn yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then that I am the guy with the powerful friends, and you are the little punk whose only friends is some fat weasel who drives the fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? Ooh. He's angered Mikhail, Mr. Falsin. Offended him. He thinks he's stealing some paperwork from her mom. You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery that failed. And what if I say I don't want to be your hitman? That Mr. Faustin will be very angry with you and your cousin. O kurde. Czyli z buta wchodzimy w ten półświadek.
I knew we would understand each other once I put it in this simple way. Now, go wait for him by the car depot. No dobra. Na razie musimy wykonywać polecenia. Yeah, where were we? Okay, now listen. Let's talk about tonight. Oj, ten to marzycie, kurde. Może kiedyś też będziemy na jego miejscu. Okej, okay, garaż Romana. Blista srebrna. I lecimy. Blista kompakt. Dobra. Gazu. A, mogę pójść na hot doga, bo nie mam jeszcze HP całego. Ale tutaj mamy drugiego. Dobra, hamujemy, żeby tylko nie rozwalić tej budki. Iwan ucieka! Kurde, nie nawet tych hot doga nie mogłem zjeść. Kurde, Blista sobie nie daje rady. Może ma dobrą przyczepność, ale silnik. Dobra, trafiłem w oponę. Widać jak cała felga. O, przód chyba poszedł mu. Kurde, mimo że nie ma opony, to zasuwa jak powalony. Nie wiem, co to za silnik. W tym czarnym złomie ma. O, dobra. Dobra, poszła jeszcze jedna. Mam cela dzisiaj. Tak, 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 już tam mu... Dobra. Niemożliwe, że on tak zasuwa. Nie ma trzech opon. Bo to jest na algorytmie on jedzie. Tak, to jest tak zrobione, żeby on mi uciekał. Za szybką cenę. A tam z przodu nie mogę go trafić. O kurde, teraz jak przyspieszył. Gdzie on jest? Po rusztowaniu? A tam jest! Dobra, właź. F. Tak jak do samochodu, F. Dobra. Gonimy go. Okej, okay, musimy go zabić. Nie wolno na groźnego. Aha. Man, I'm starting to sweat. Shit! Vlad don't like you no more, man. He's nothing in this town. Don't do this for him. Ale zasuwamy. O kurde, ten to... Parkera ćwiczył, widać. Dobra. Lecimy po niego. Czy to się uda w ogóle? Czy on nie spieprzy? Nie, nie spadaj tylko. Dobra. Rolatka musi być, tak jest. Kurde, nie! Przeżyje chociaż? Nie, no masakra. Myślałem, że tam jest jakiś przeskok czy coś. No nie mam doświadczenia w parkerach na dachu. No nie mam. Okej, wracam do tego samego punktu tym razem. No, wystarczyło pobiec obok. I problem z głowy. Tak musiałem od początku robić tę misję. Nie wiem, tutaj są robione autozapisy, ale kiepsko. Okej, okay, gonimy gościa. Może tutaj jakbym spadł, to już mniej czym. Mamy go. O kurde. Kiedy ikona musisz... Aha, musisz zdecydować o jego życiu lub śmierci. Co robimy? Miała swoje skutki. Please! Vlad told you to kill me, right? Dobra, pomagamy mu. Get up! Gość może nam pomóc w przyszłości. Once you're dead, you can't be all bad. Stay out of Hove Beach. Thank you! You won't regret this, man! I am out of here! Wanted to live anyway, get away from all these people from back home? Get into the real America. You're never gonna see me around here again. I owe you my life, man. You're good, man. You're good, man. Thank you. Okej. Okay. Nie ma co. Nie będziemy robić takich rzeczy dla Vlada. To jest po prostu dziad, z którym się zadajemy tak naprawdę, dlatego że nasz kurzyn ma problemy z nim związane. No dobra. O. Cholera. Dzwonił do mnie i co dalej? Wiadomości Vlad. Znajdę ci jeszcze jakąś robotę, po prostu tak przyjdź za jakiś czas do baru, żeby to obgadać. A co jakby do niego zadzwonił? Hello, this is Vladimir's answer phone message. Believe in a recording from... Nie da rady. No dobra. Lecimy troszeczkę pośmigać. Może no już ktoś zadzwoni. O! No i dzwoni. I was wondering if you could start to help your cousin with the
family business. I thought all I'd been doing since I got here was helping you out. You have, but I mean officially. I need more drivers for the cab company. I'll pay you properly. Okay, then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers. Jesteśmy już u misji. Wujek Vlad. No zobaczymy, czy ten nasz wujek tutaj się jakoś zrewanży. Hey, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't... Didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid! Wait for me! O, tu będzie grubo. No dobra, idziemy. Mamy pistolet. Dobrze się spowiada. W końcu zrobimy to, co mieliśmy zrobić od dawna. Zaraz zobaczycie. Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time I might watch them at it. Oh, don't watch. Fat, hairy, sweaty back going up and down. I can't take it. How could she do this? I knew you cared. I have to do this. Wait, Nico, you have to think this through. Stay out here. Let the big boys have their conversation inside. No dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Anyway, ja gawarzu, pro kapustu. Czemu muszę zrać kapustu, jeśli jest kartoszka? Hey, kartoszka! Bloody boy! I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy? I told you to stay away from Mallory. Go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, fatty, I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? Stay away from Mallory. Oh, get him out of here. Come on. No dobra. Zaczynamy. Dobra, robimy to jak należy. Bez użycia broni. O kurde. Dosyć szybcy są. Dobra, walić to. Kurde, no. Pierdzielcu. Dobra. Się już nie podniosą. Wyłazimy stąd. To było to wyjście? To... Cholera. Uszedł. Wbijamy do naszego taksówkarskiego złomu. Dobra, bierzemy się za niego, Roman. Alright, he's running away. We win. Let's go home. I'm not walking away until this thing is finished. It is finished. He's running. We won't see him again. He'll come back. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change, and you know, when Vlad is done with her, go a fucking spy. Ale zasuwa. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it here and now. Shit! I don't like this. Fuck! Fuck! Lecimy. Muzyczka zapuszczona, żeby bardziej się wczuć w te gangsterskie klimaty. Dobra, piąty bieg. Gonimy go. Ile wlezie. Keep your head down.
I'm going to finish this. Stop, Nico! Shit! A on tu przyleciał. Ta jego fura jest. Damn you! Yokel, you think you can get away with killing me? I guess I'll find out. You think this is worth it? You're throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha. I'm throwing your life away, prick. We'll do all right. My friends will track you down. You won't last a moment. I'll last longer than you will, shithead. Fuck you! I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off. You've killed yourself and your cousin. Chyba nie będziemy go słuchać zbyt długo. Mikhail Fausty thought of me as a brother. He will get revenge. Okay. You are nothing in this city. You will be crushed. Dowiadujemy się nie tutaj dobrych informacji. You've killed yourself and your cousin, Yokel. You are dead man. Dobra, już nic nowego nie ma. My friends will find you. Boom. Wow. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Whoa. To jest to. To jest to, cały Nico. You're a big boy, Vladdy. Dobra. Trzeba go zażegnać teraz. Odprawić mu pogrzeb. Who does it look like? Wodny. We're dead. No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. I told you to be calm, you halted and jumped! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! No dobra. Bierzcie go do wody i tyle. When I was in the army, we were going on a mission. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died. 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago. And you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Well, right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. Okay. No to mamy blisko rzekę. We feel fast and he's going to kill us. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Dobra, już policja się zainteresowała tematem. Może to przez ten strzał ze shotguna w barze. Dobra, on sobie idzie popływać. Do tego mamy już odroczonego. I co teraz? Jasna cholera. O, Roman dał nam. To się liczy. Od czasu do czasu może zdarzyć się, że zatelefonowanie do kogoś z książki zwiększy popchnie wątek kampanii do przodu szybciej niż miałbyś czekać na sygnał tej osoby. Możesz to wyprowadzić dzwoniąc teraz do Romana. Jeśli tego nie zrobisz, nic się nie stanie. Roman i tak ciebie zadzwoni. Okej, w takim razie całą resztę zobaczymy już w następnym odcinku, a ten fajny odcinek zakończymy sobie. Ej, gość, tak się nie jeździ. Zakończymy sobie fajną jazdą dziewiczą na tym motocyklu, bo jeszcze nie idzie na czoperze. Kurde, się ślizga. Ale wolny jest, to jest full gas. Jak widać, no średnio przyspiesza. Fajna muzyczka. Czekam, aż będzie jakiś ścigaj do dyspozycji, by się nieźle śmigać. Nie, ten się ślizga, jakby był na lodzie.
Da się tak tylnym? Da się. Ale nie tym motocyklem. No dobra. Do następnego.